Cześć. Zrobiłam sobie kawkę, ale miód mi się skończył i muszę posłodzić, bo ja niestety gorzkiej to nie lubię. Także cukier brązowy i jestem jeszcze w piżamie, jak widać, i nie mogę się obudzić. Jest 8 rano. Ale jakoś się obudziłam i ten, no, Artur YouTube sobie tam ogląda. Chyba nawet sam zrobił, w nocy mu się tam filmik robił, więc chyba wstawił filmik na swój kanał. Więc, no, zaraz sobie tam zobaczymy, czy ktoś wstawił jakiś filmik. I idę jeść śniadanko, bo Artur zrobił, ja tylko zrobiłam kawkę sobie, bo Artur kawy nie pije, nie wiem czy wiecie. On tylko czasami taką, wiecie, sobie wypije, taką leciutką mu zrobię, taką dosłownie w ekspresie na jedną kreseczkę, że minimalna ilość kawy i cały kubek wtedy mleka spienionego, bo tak lubi, wtedy dodaję mu jakiś tam syrop, taki wiecie, różny tam smakowy, no i tyle. I co? Widzimy się po śniadanku, nie? Pa! Cześć i czołem! Cześć, cześć! I czołem! Jedziemy do Auchan na zakupy. Jest bardzo ohydna, paskudna, wstrętna pogoda. Od wczoraj cały czas pada. Cały czas, całą noc padało. Połowę dnia wczoraj padało i jeszcze dzisiaj pada. Jest godzina 9:27. Ja się ubrałam, Artur się ubrał i jedziemy. Trzeba zrobić zakupy, panie kapitanie, tak? Tak, panie poruczniku. No, trzeba zrobić zakupy, bo, no, wiecie, jest sobota dzisiaj i... Bo trzeba ankać, no. I tak, i trzeba na tydzień zrobić zakupy. Albo na dwa. Albo na dwa, albo nawet na trzy. Zobaczymy, co tam dzisiaj dorwiemy ciekawego. Jeśli będą promocje. Nie. No zobaczymy, co będzie. Może będą jakieś promocje, fajne ceny, no to zawsze tego towaru weźmiemy więcej. Ale nie wiem, jak tam będzie w sobotę. Bo to jest trochę zagadka. No. No i co? No pada, jest naprawdę pochmurno, zimno się zrobiło. Jest jesień normalnie już, także... No cóż, Artur jeszcze czuje lato, bo on jeszcze ma shorty i tutaj widzicie, krótki rękawek, ale ja to już, no, mi jest po prostu jakoś zimno, mam długie dżinsy, czarne dzisiaj, taki sweterek założyłam z taką, z tą bluzeczką, w takim samym kolorze i adidasy, no, tak? Tak, 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 tak. No. Jak najbardziej, a ja bym chciał. Ty byś chciał? Tak jak to już ktoś gdzieś mówił, chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy martwią się o nasze zdrowie. Nasze zdrowie jest. Tak. Ma się dobrze. Tak, bo niektórzy po prostu bardzo się martwią o nasze zdrowie. I bardzo dziękujemy za troskę, ale jak na razie uwierzcie, my naprawdę chodzimy do lekarza, robimy badania. Jeśli cokolwiek zacznie nam dolegać, to na pewno coś z tym zrobimy. Nie wiem, dlaczego tak niektórzy myślą, że jak człowiek zje sobie paczkę chipsów, chociaż chipsów to już dawno nie jadłam, ale że jak wypije sobie na przykład piwo, albo raz sobie wypije kilka drinków, to od razu normalnie kończy nie wiem gdzie. Na detoksie. Na jakimś odwyku, czy na intensywnej terapii, bo czy co? Bo to po prostu... Ale tak nie jest. Może to niektórych przeraża, że zobaczą, wiesz, że a tu jest tyle... Może tak, bo może to tak wygląda, że wiesz, jak my pokazujemy na przykład jakiś alkohol, a ktoś, kto w ogóle nie pije, to dla niego to jest o Boże święty. Ale wiecie, no uwierzcie mi, tak jak zawsze to powtarzamy, wszystko jest dla ludzi. W normalnych
jak są goście, na przykład można sobie coś wypić. Co prawda teraz się już lato skończyło i wszystko wraca do normy. I czas, kiedy robiło się grilla i różne jakieś tam posiadówki się skończy. Bardziej domowo teraz już będzie. No ale to, że sobie ktoś wypije piwo raz na jakiś czas albo nie wiem, whisky, czy wódkę, czy... Facet coś... musi się przepłukać z toksyn. Tak, facet musi w ogóle przepłukać. Toksyny, no, naprawdę, muszę usunąć toksyny. To nie jest tak, że Artur pije non-stop. Popatrz, jak mu na dupie siedzi, popatrz. No i idiota jedzie. I co mu to daje, że on tak mu blisko siedzi na tyłku? On go przyspiesza, żeby jechał. I popatrzcie patologię. Widzicie? Nie może pojechać na prawy. I on go ciśnie. On go ciśnie. Co jest za patologia? To jest, kurde, naprawdę... Dobra, wracamy do życia. O, jedzie mu na tyłku normalnie. No widzisz. To jest normalnie patologia. I teraz mu w dupę wjedzie. Nie daj Boże. No i... I co? I on dostanie... I nie daj Boże, są w środku małe dzieci. I nie daj Boże, są dzieci. A debil po prostu sam będzie miał przerąbane, bo jeśli tamten wezwie policję, to on będzie miał przechlapane, bo ma obowiązek zachować bezpieczny odstęp i nikt nie ma prawa wymuszać prędkości na drodze komukolwiek. Ja nienawidzę takich sytuacji, wiecie, nienawidzę takich sytuacji. Dobra, wracamy do naszego tematu, który drążymy, Myszko. To jest dbanie o nasze zdrowie. Tak. Z nami naprawdę jest wszystko ok. Pomimo tego, że Artur nie waży 70 kilo, to naprawdę czuje się dobrze i biega codziennie i naprawdę... Odpukać. No, na dzień dzisiejszy w każdym razie. I że nie waży 70 kilo, to naprawdę dobrze się czuje. Biega codziennie, albo co drugi dzień, zależy tam na ile czasu planuje wychodzić, biegać. Także no naprawdę wszystko jest dobrze. Dziękujemy. No. I wracając do tych produktów, to powiem wam bo ja rozumiem, że może być tak, że ktoś z racji tego, że na przykład nie kupuje, no preferuje inny sposób robienia zakupów. Tak, ale to wiecie, trzeba mieć wyrozumiałość. Ja to rozumiem, że ktoś preferuje inny rodzaj zakupów, preferuje inne zakupy, natomiast no... Inny rodzaj żywności, produktów. Tak, my preferujemy akurat taki rodzaj produktów. Nam to smakuje, nie uważamy, żeby to był jakiś taki... Wiecie, nie wpychamy w siebie codziennie... Co to było? Kamień. No. Ja pierdzielę. No, zdarza się, no co zrobisz? Ale nic nie widzę, żeby coś się stało. Na szczęście. Pierdzielę. No, ale siła... To jest ciężarówki. Tak? No. No widzisz, nie można jechać za ciężarówką. Ona z jakiegoś tartaku jedzie, albo skądś... Albo po prostu tyle kamieni gdzieś. No. Albo spod koła komuś. To z ciężarówki. No. Ale jaja. No i co mówiłam? A ty widziałeś, że tutaj jest Biedronka? Nie. Zobacz, Biedronka jest. To chyba całkiem nowa, co? Może i tak. No i wracając, kurwa, bo ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje na tej drodze. I wracając do tych produktów, to nie każdy... wpychamy w siebie codziennie zupek chińskich, tylko zjemy je raz na jakiś czas. Nie jadamy jakichś zupek w proszku, sosów w proszku, tego typu. I naprawdę, uwierzcie mi, są ludzie, którzy naprawdę o wiele gorzej jedzą. Jedzą w pośpiechu. My praktycznie codziennie mamy obiad. Mamy obiad normalny, ciepły, przygotowany przeze mnie lub przez Artura. Więc my naprawdę nie jemy jakoś totalnie niezdrowo, samą chemię. A to, że w sklepach mamy takie, a nie inne produkty i wiadomo, że wszystko jest pryskane i tak dalej, to my nie mamy na to wpływu. To, co możemy, to kupujemy jakieś takie lepsze. To, co mamy, to mamy z ogrodu, ale to, co nie, no to trudno. To już wiecie, nikt nie jest w stanie mieć swojego mięsa, swoich jajek,
chociaż jajka też mamy takie z wolnego wybiegu, które są naprawdę fajne, no lepsze niż klatkowe, wiadomo. Nie jest nikt w stanie mieć swojego... Jajeczka mamy świeżuśkie. Tak, mamy świeżuśkie od Moni. Od Moni. No i naprawdę nikt nie jest w stanie mieć wszystkich produktów na biału swojego, a co tam, wycieraczkę włączyłeś? Tak, tak. Na biału swojego, mąki swojego młyna. No naprawdę, byśmy musieli nie wiem co. Także, no niestety, takie mamy czasy, jakie mamy. Mamy produkty takie, jakie mamy. I my nie mamy wyjścia. My musimy to w sklepach kupować. Takie są realia. Ale też, nie wiem... Nie jesteśmy takimi ludźmi, którzy kupują takie, wiecie, wszystko gotowe, przetworzone. Nie jadamy w ogóle rzeczy ze słoików, jakichś pulpetów, gotowych dań. My nigdy takich rzeczy nie jemy. Nigdy. Więc jedyną taką rzeczą straszną, którą my jemy, to jest czasami zupka chińska. I cała reszta to jest naprawdę, jemy gdzieś tam zawsze jakieś pieczywo, no to wiadomo, no to się kupuje w sklepie, no nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego swojego, tak jak mówię. Tym dziewczynom może chodziło o to, że tam jest dużo mięsa, że... No bo że... jak ktoś nie je mięsa, albo jeśli ktoś je na śniadanie tylko i wyłącznie płatki owsiane, no to ja rozumiem, ale każdy ma prawo jeść to, co mu pasuje, ale to nie znaczy, że teraz ten ktoś powinien zmuszać całe społeczeństwo, wszystkich wokół do tego, co on lubi. Niech każdy je to, co mu smakuje, to, co mu się podoba i wszyscy będą szczęśliwi, prawda? Tak, i nie ma się o co, widzicie. Przecież to jest, każdy odpowiada za siebie, każdego z osobna jest to jego zdrowie, także... No. No ja się odpiąłem tylko, na mnie nie patrzcie, że ja się odpiąłem. O, się nie słońce muszę wychodzi, ale i tak jest pochmurno i brzydko. No, no także jeśli chodzi o produkty, no, to tyle. A ja muszę jeszcze coś powiedzieć, bo wiecie, ja mam też siostrę. Ja mam siostrę i moja siostra mówi tak, ja to mówiłem. Mówiłeś już to w jakimś filmiku. Nie, ja to mówiłem tej. Że robaczki, nie mówiłeś nie, to. Nie, ja to mówiłem tej. Naszej koleżance. Jak ona się tam nazywa? Marzena. No. Marzenie. A ja mam siostrę Marzenę. No i wiecie, no ja czasami tam do swojej siostry przychodziłem tam kiedyś tam, czy to w odwiedziny, wiecie, z dziewczyną jakąś, jeszcze zanim nie znałem myszy. No i tam jak przychodziłem, no to wiecie, moja siostra też lubi sobie czasem tam, wiecie, drinka wypić. No ale czasami te dziewczyny, z którymi ja przychodziłem, tam odwiedzić ją czasami, no to one nie chciały wypić, nie? No i one nie chciały wypić. No i znaczy, nie tam, że od razu pijaństwo, no ale po prostu nie chciała. Jakiegoś drinka tam w gościnie czy coś. A ona się śmiała od razu i mówi tak. A ja cię rozumiem, ona mówi, ja cię rozumiem, bo jak ty umrzesz, będziesz już przykładno umierać, to ty nie chcesz, żeby robaczki później co ci będą jadły, żeby miały niestrawność, że tu jakaś choroba była, a później cię robaczek będzie jadł, no. I będzie miał niestrawność. No. No i żeby miał zdrowe jedzonko w trumience, tak. Żeby się... Wiecie, żebyś nie musiał do toalety biegać i tak dalej, żeby brzuszek go nie bolał. Ona się tak śmiała, a ta dziewczyna ta... No faktycznie. No dobra, to takim humorystym. No co, mamy 2 złotówki do koszyków, do wózeczków, tak? Tak. Do wózeczków i idziemy wydawać pieniążki. Da-da. Da-da. Pa-pa. Pa-pa. I proszę Państwa, oto zwycięzca. Zwycięzca konkursu w sklepie Auchan. Pamiętacie, jak kiedyś wygraliśmy konkurs jeden w Auchan? I dostaliśmy całą paczkę słodyczy. Wygraliśmy konkurs na najdłuższy paragon. A dzisiaj Artur wygrał? Bombonierkę. Tak. Trzeba było określić wagę produktu. Orzeszków ziemnych. Pomyliłem się o 100 gram. Tak. Takie było pytanie. Ile to waży i ile osób brało udział? 3.
trzy. Od razu wziąłem do ręki, miara wokół. Miara wokół. Super. Także nie było problemu. Gratuluję. I mysza będzie jadła. Moje gratulacje. Mysza będzie jadła, bo to niestety w białej czekoladzie. To dla mnie będzie. Cholera, no myślałem... No. Bo ja patrzyłem w ogóle ogólnie za słuchawkami dla siebie. To dla mnie wygrałeś. Tak, a słuchawki patrzyłem dla siebie. No. A że blisko byłem, no to wiecie, jak to się skończyło. No. I tak sobie pomyślałem, zobaczę. Także widzicie, jak super? No i mysza będzie jadła, no. Będę miała czekoladki. W białej czekoladzie. Kurna, gorzej być nie może. Brawo. Zamiast brawo. W czarnej to zrobić. Brawo. W czekoladzie. Także pozytywny dzień. Także zwycięstwo. Jest! Widzicie to? Zobaczcie. Wkładamy do samochodu dwa koszyki. Normalnie szok. Tak, teraz do domu trzeba przyjść i to wszystko wam pokazać. I trzeba to wszystko rozpakować. To jest dopiero. I zobaczcie, jaka brzydka pogoda się zrobiła. Jaki wiatr ohydny. Katastrofa. Dobra, wkładamy. Po zimno się zrobiło. Nie wiem, czy to widzicie, ale liście spadają z drzew. No, widzicie? Tutaj widać. To już jest koniec. No cóż. To już jest koniec. Normalnie jesień widzę, czuję. Ale wiecie, jaki wiatr się zrobił, jak zimno nagle? Nie, Artur, co poczeka zmiana temperatur od razu. Wczoraj było naprawdę fajnie. Tak, wczoraj było fajnie, potem nagle po południu tak się zachmurzyło, zimno się zrobiło, deszcz zaczął padać i tak przez całą noc i zobaczcie, aż do dzisiaj i też już kropi, ale taki wiatr się zrobił, że naprawdę, no, katastrofa. No nic, my wracamy w każdym razie, 4,5 godziny byliśmy na zakupach, naprawdę, no ale myślę, że miesiąc, 5 tygodni, myślę, że spokojnie, nie? Te zakupy wystarczą, tak, naprawdę. Tak, i na obiady mamy wszystko i naprawdę... Tak, i nie trzeba się ruszać. Tak, i wtedy nie ma, o, mleko się skończyło, o, coś tam, tylko wiecie, po prostu jak się skończy, no, jak to się nazywa? Pieczywo, czy jakieś takie bieżące rzeczy, no to się po prostu idzie, jakieś tam warzywa, to się idzie tylko... Po to i tyle, gdzieś tam w ramach spaceru czy coś, a nie specjalnie jeździć po 1, 2 czy 3 produkty do sklepu. No i tak. I mamy... Oj. No i bardzo fajnie, ja się cieszę, że tak jest zrobione. Czekaj. A co tu się tak zatamowało? No. Każdy chce jechać. A powiedz, to fajnie, że cię namówiłam, nie? Żebyśmy dzisiaj pojechali i będzie... Tak, fajnie, fajnie. Ja myślałem, wiecie, że dzisiaj będzie masa ludzi. Że ścisk tak będzie i kurczę, no ja nie lubię w ścisku chodzić, no. A tym bardziej nie lubię, wiecie jak jest, nieważne jaki to sklep jest, ale u nas jest tak, że tam dalej jak się jedzie, to tam jest bardzo duże skupisko ludzkie, tam jest, tam dalej jak się jedzie do Oszą, to tam jest naprawdę tak nabudowane. Ale w ogóle my najbardziej lubimy robić zakupy w tygodniu, bo wiecie, wtedy nie ma takich tłumów, a w weekend to wiecie jak jest, no zawsze jest najwięcej ludzi, ale nie było strasznie, było czuć, że jest więcej ludzi niż w tygodniu, ale nie było tragedii. No i problem, także fajnie. Problem polega na tym, że jak się przyjedzie, no tak w godzinach już popołudniowych, to często, gęsto bywa tak, że no wielu produktów zwyczajnie już nie ma. Tak. I się chodzi, wiecie, tak, a tutaj tego, tego nie ma. Tego nie ma, tego nie ma. To może to. Wiecie, czego nie było, co chciałam? Nie było tego papieru naszego toaletowego, którego chciałam. Taśmy życia. Tak, który zawsze kupuję, więc wzięłam inny, bo on już był wykupiony. I czy jeszcze było coś, co było wykupione? Aha, kary nie dostałam. Nie wiem, dlaczego nie było kary, po prostu przyprawy. Nie wiem. Chyba, że gdzieś nie zauważyliśmy, ale nie wydaje mi się. Bo dwa razy szłam na stoisko z przyprawami, żeby się upewnić jeszcze z Arturem. No, ale nie było. No i myślę, że tyle. Ogólnie wszystko fajnie, wszystko dostaliśmy. I fajnie, że jeszcze Artur poszedł na konkurs. Bo my się rozdzieliliśmy gdzieś tam. On miał swój wózek, ja miałam swój. I nagle z
słyszę przez głośniki, że jest konkurs pod tytułem Ile to waży? No i że kto zgadnie, kto będzie najbliższy podania prawidłowej wagi jakiegoś produktu, ten wygrywa. No i to i tyle. I za chwilę słyszę ogłoszenie wyników konkursu, że pan Artur był najbliższy podania wyniku. Ja se myślę, czy Artur poszedł na ten konkurs? No i za chwilę Artur do mnie dzwoni, gdzie jestem. Ja mówię, że przy karmach dla kotów. No mówi, to idę do ciebie. Ja mówię, ale czy ty, ja mówię, to ty wygrałeś ten konkurs? Czy to ty brałeś udział? Tak. Ja mówię, no niemożliwe. No, mówię, no przecież jaki Artur może być? Tylko ten Artur, no, nie? Cały jeden Artur na cały sklep. No, także normalnie się ucieszyłam, bo to zawsze jakaś taka radość, jak się coś wygra. Wtedy, co wygraliśmy w tym konkursie na najdłuższy paragon, to też właśnie taka radość, tylko wtedy było naprawdę cała taka paczka słodyczy, tam sporo było tych słodyczy, naprawdę różne. Też wygraliśmy i też to była taka radocha, a często są weekendy konkursy na najdłuższy paragon, ale dzisiaj akurat nie było. Dzisiaj było to co ile waży. No i było dużo wyprzedaży na tekstylia, 50% tam na takie rzeczy letnie, także... Ale ja się nie załapałam, bo ja kupiłam bluzeczkę taką z krótkim rękawkiem, takim wiecie, po domu, bo jednak w Auchan są tanie te bluzki, bo są za 15 zł, za 28 i za 9, a ja kupiłam tą tam z groszami 9, a ja kupiłam tą za 9, taką po domu, wiecie, bo mam tych koszulek trochę mało, a to się wszystko spiera, niszczy, to się, co się nosi tak na co dzień, to wiecie, no to jednak się zużywa. No i tyle. I fajnie, jesteśmy po zakupach, przyjedziemy do domku, rozpakujemy to wszystko, zrobimy haul dla Was, popakujemy to wszystko i co, zacznę robić obiad i pewnie będzie już jakaś 17, no bo to tyle trwa, ale nie? Ale wiecie, dzisiaj wieje, rzuca autem strasznie. Rzuca, właśnie no. Czuję, że... Tak rzuca dzisiaj, kurczę, naprawdę aż... Czuję, że dmucha strasznie. Aż ja mam stracha. No dobra, to jedź powoli, jeśli nie spiesz. A teraz muszę Ci powiedzieć i jednocześnie zapytać, że tak powiem, nawet sobie zapytać. Tak. A co dla nich masz? Mam. Mam karmę. Mam mokrą i suchą. Jak się wytłumaczysz? Oni mają teraz tygrysa. Niech tygrys się tłumaczy. Druga sprawa. Wiecie, szukaliśmy Tabasco. I nie mogliśmy znaleźć. Ale pani pomogła Arturowi. Zapytał taką panią. Ale wyobraźcie sobie, żeśmy szukali tak. Najpierw Artur szukał, potem ja szukałam z Arturem, potem jeszcze raz Artur i nie znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy. Aż pani musiała nam pokazać. Tak, i wyobraźcie sobie, kurczę, okazało się, że była. I żeśmy, no. Nie wiem. A my byśmy się poddali, nie? Czy przyślepliśmy? No bo to tak czasami jest. Patrzysz. No tak samo z tym curry dzisiaj. Wiecie, no tyle jest przypraw, tyle tych półek z tymi przyprawami, tyle firm tych przypraw, że człowiek normalnie dostaje oczopląsu i już sam w sumie nie wie, co w ogóle chce. No i nie widzieliśmy tej curry, ale to wcale nie znaczy, że na pewno nie było tego curry, nie? Dodatkowo muszę Wam powiedzieć moje rozczarowanie dzisiaj. No, jakie? Bo ja mam taką wódkę... Tą Eskimo. Eskimo. Ja sobie kupuję ją, kupiłem sobie ją raz na próbę. Kiedyś. Oho, dawno. No, dawno, x lat, x czasu temu. Chcieliśmy po prostu, ja chciałem, no, mam takie tendencje, zresztą mówiłem już, żeby zobaczyć sobie... Takie najtańsze produkty? Od czasu do czasu, jak coś takiego smakuje. Najtańsza kola, najtańsza orężada, no. Najtańsza wódka. No i między innymi kupiłem raz Eskimo. Najtańszą wódkę po prostu, która była w Auchan. I ona jest jeszcze gdzie tylko? W Auchan i gdzie jeszcze? W Auchan, ale ja ją zauważyłem też w Carrefourze. W Carrefourze jest, aha. I teraz... To może w Carrefourze jest ta 40%? O-o. Korek. Ale jaja. No cóż. Widzisz, bo wszyscy na zakupy. I teraz ja tą wódkę zobaczyłem. Wiecie? I tak sobie myślę, bo ja ją kupowałem, ona była po 13 coś tam. 14 była. Nie wiem, było bardziej 13,90. Coś takiego było. No. Była to naprawdę, no... No niska cena, śmieszna. Jak za 38% alkoholu,
to była to po prostu adekwatna cena do tego. No ale myślałeś, że to jest taki szajs, a to się okazało, że wcale nie szajs. Nie, ja nie kupowałem tego pod kątem... No ale taka, tak myśleliśmy, bo taka butelka, wiesz, zwykła jak od nie a wiem kotku, czego. Nie, no to ja tak nie patrzałem. Ja po prostu chciałem, byłem ciekaw, no, smaku. Mhm. Smaku byłem ciekaw, zobaczyć jak to smakuje. Nie myślałem wcale, że to szajs. Mhm. To, że coś się stanie, nie uważam, żeby to było na podium szajsu. Nie, ale myśleliśmy, że no nie będzie za smaczna, no. Nie, ja po prostu, kotku, nie myślałem tak. Ja po prostu byłem ciekaw. To przygoda jest, to jest przygoda dla mnie. Ja byłem ciekaw, jak to smakuje zwyczajnie. Tak samo jak kiedyś kupiłeś tą najtańszą kolę, nie? I się okazała, że całkiem nie jest taka zła. No, no, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no, cena poszła w górę. I... Tak, teraz już 16 kosztuje. I teraz wyobraźcie sobie, no oni według mnie zrobili krzywdę temu alkoholowi, temu producentowi, ja nie wiem kto to marżę tak podniósł, ale ktoś zrobił złą grę. Bo ponieważ... teraz ona ma 38%, kosztuje 16, a tak no. naprawdę już bardziej się opłaca kupić 40% na przykład gorzką żołądkową Deluxe, która ma 40% i kosztuje 20 zł, tak? 19 coś tam, no. 19,99, czyli 20. No. No i niestety... I ktoś zrobi krzywdę. A teraz wyobraźcie sobie, jeśli chodzi o cenę, to w przypadku 40% wódki, to, no to ja sobie tak myślę, że ta Eskimo już kosztuje adekwatnie... Kurna, zjechało trochę auto. No dlatego mówię, nie podjeżdżaj. To adekwatnie kosztuje już, no będzie kosztować więcej niż... Bo to jest wiadomo, tak gdzieś 2-3 zł różnicy. Nie? A teraz zauważyłem nawet, że ceny poszły w górę. Mhm. W ogóle zobaczyłam dzisiaj naprawdę, że ceny poszły w górę. Od września zaczęły ceny, od początku września zaczęły ceny rosnąć w górę. I to widać po wszystkim. Rosną zawsze, kochanie, w górę. Tak, rosną zawsze w górę. No, ale było widać, że po prostu jest, czy na papierze toaletowym, na wszystkim tak naprawdę, bo nawet na tym papierze toaletowym, który ja zawsze kupowałam, było prawie 2 zł drożej. No nie było go akurat dzisiaj, ale w ogóle papier toaletowy poszedł w górę i dużo, dużo innych produktów poszło. Jajka poszły. I też widziałam, na czym jeszcze zauważyliśmy, właśnie na tej wódce, nie? Ja zauważyłem też, jeśli chodzi, bo ja po prostu lubię tak, no, pójść sobie popatrzeć, nawet tak jak kobiety lubią pójść sobie zwyczajnie... Na ciuchy? Tak, Artur idzie na alkohole. O, a jeszcze Jim Beam 64 kosztował, a teraz kosztuje ponad 70. No, właśnie, i to tu jest różnica. Mnie zabolało. Tu go zabolało, serce mu normalnie... Samo serce mnie trafi. Samo serce. No i co? I co teraz? Jak żyć? No jak żyć? Właśnie, oj pani premier. No jak żyć? Nie da się żyć. Pani premier, wyprowadzają kapitał, trzeba im podatek. No. Żeby najlepsze alkohole tak po prostu podwyższyć ceny, to jestem po prostu, jestem zbulwersowany. No. Jesteśmy zniesmaczeni w ogóle tą sytuacją. Tak. No dobra, ale jeśli chodzi właśnie o to, że... Że już o innych w ogóle takich rzeczach jak masło czy coś, to nie wspomnę, nie? No. Bo wiecie, my masła nie jemy. My masła nie jemy, ale no na półkach widać, że... Margaryny też nie jemy żadnej. Też nie jemy. Nie masło używamy. Mam, rzadko kupuję, bo mi jedna kostka wystarcza naprawdę na długo, ale ja dlatego kupuję, bo czasami czytam do jajecznicy, użyję, ale to tylko na takie rzeczy, bo... No my masłem nie smarujemy, niczym nie smarujemy pieczywa, więc... Nie używamy na szczęście... Dlaczego? No powód jest bardzo prosty. Tu są tłuszcze różne, dodatki są... Nie używamy po prostu. Po prostu się odzwyczailiśmy. No, tak. Na własną, że tak powiem, odpowiedzialność sobie stwierdziliśmy, że nie będziemy smarować niczym i tyle. I nam wcale tego nie brakuje, prawda? Tak, znajomy nam mówił, że on właśnie oddaje margaryny, bo on ją dużo jadł. Że bardzo dużo cholesterolu. Tak, że jadł i dostał, wiecie, tego. Jeden udar, drugi udar i mówi, wiesz co, nie jem już margaryny. No, ale najpierw musiał dostać udar. No,
A my z racji tego, że no, tam czy młodzi, czy starzy, no nie jesteśmy starzy, no ale też nie jemy. Poszło to tak, no widzicie, no kurczę, taki trend był, trend, w sumie pomysł, zachowanie takie, no i stwierdziliśmy, że no kurde, no nie jemy, no po prostu. No już. Po prostu, jednego dnia ciach, bach, to znaczy jak ja poznałam Artura, to ja już nie smarowałam, a Artur no przestał, bo ja nie smarowałam, to on też stwierdził, że nie będzie smarował. Ty nie smarowałaś? Nie, już nie smarowałam, jak cię poznałam. Nie, no skandal. No. Ty nie smarowałaś? Nie, no już nie smarowałam. Niemożliwe. No nie smarowałam. No nie smarowałam już. Nie mogę w to uwierzyć. No. Czasami jak było w domu, jak była jakaś margaryna czy masło, to posmarowałam, ale no nie musiałam. Dodatkowo dużo wyprzedaży, jeśli chodzi o meble ogrodowe. Tak, wszystko, leżaki, wiecie, jakieś tam parasole, nie parasole, krzesła różne, takie ogrodowe, stoły. Super można było trafić, naprawdę, jeśli by ktoś teraz potrzebował na przyszły rok, w Auchan naprawdę warto. Można, tak. I to jest dobry pomysł, no, zwłaszcza teraz. Był taki komplet za 550 zł, cztery krzesła i taki duży stół, naprawdę duży. Bardzo fajny na taras, ciemny brąz taki, no naprawdę ładne rzeczy. Grille były przecenione. No, po co ten mnie wyprzedzał, jak on zaraz zjeżdża? No nie wiem. Czy to jest bez sensu? No, też tak macie? Że jedziecie autem, jedziecie i tu jest zaraz zakręt, no. Skręt w prawo. O, i on wyprzedza po to, żeby zaraz potem ostro po eblach, no, dać i kurczę zaraz skręca. Jest to jakiś sens w ogóle? Dobra, będę się rozłączała na ten czas, bo ręka mnie już boli. No i trzęsie i jest głośno, bo jest podmuch wiatru czuć. Dobra, to widzimy się później jeszcze. Pa, pa. No hej, jesteśmy w domu, jest już 16.35, widzicie, ja myślałam, że jak wszystko zrobimy, to będzie 16.35, a jeszcze nawet obiadu nie było, dopiero przyjechaliśmy do domu, wszystko rozpakowaliśmy, tyle tam, że sobie kanapkę zjedliśmy i powiem Wam tak, będzie haul w następnym filmie, ale ten haul będzie podzielony najprawdopodobniej na dwie części, także zapraszam Was do obejrzenia następnych najprawdopodobniej dwóch filmów, bo podejrzewam, że będą długie, więc podzielę chyba to na dwie części. A tutaj jakby zaproszenie takie, bo będziecie mieli co oglądać. Zobaczcie. Trochę jest. Boże, on tam jest. Trochę jest tych zakupów, także o, tutaj pilnuje Lampard. I naprawdę trochę jest tych zakupów, także będzie co oglądać. Co byś chciał, Rudy? Główny holownik przyszedł. Holownik? Holownik przyszedł. Co tam byś chciał? Mięsko? Co byś chciał? No powiedz. No powiedz widzom, co byś chciał. Słucham. Co byś stąd chciał? Mówi, mamo, daj dobre. Kiełbasę? Daj dobre. Kiełbasę byś chciał? Ty, a może damy mu trochę kiełbaski? No ale ja nie wiem, czy on by zjadł. Zje, słonko. Zje? Dobra, raz to zaraz mu damy. Raz na jakiś czas może. Dobrze, dam mu zaraz kawałek niech czegoś dobrego. Skapnie. No, także widzicie, no sami widzicie, że trochę tego jest, także no zaczynamy działać. Nie wiem, o której skończę. Nie wiem, o której skończymy. No. Ten najpiękniejszy z najpiękniejszych. Dobra, to trzeba się nim zająć i trzeba mu dać jeść. Tak. No, bo się łasi. Bo się łasi tutaj. Najpiękniejszy z najpiękniejszych. Widzicie? Dostał kiełbaski kawałek. I wcina, aż mu się uszy trzęsą. Niech słonko też coś ma z tego hola. Niech on też ma jakąś przyjemność. Ciągle na czterech łapach, widzicie, całe życie nie może przejść na dwie. Jakoś mu słabo to idzie. Mały brzuszek ma, chudziutki taki. Nie wiem jak u was, ale u nas ten kotek, ten czarny, w
wykastrowany, to on, no można powiedzieć, że on trochę tam przybrał na wadze, ale... Co? Już? Aha, bo on, wiesz co, bo on, jego trzeba, on się nie umie skupić na jedzeniu. No chodź! Mama da. On się nie umie skupić, wiesz? Proszę. On się nie... Nie umie skupić na jedzeniu. No jedz. No jedz. On już zaraz szybko wstaje, wiesz, on już jest gotowy do drogi. Wiecie, czasami, jak on pierwszy raz tu był, nie? To ile czasu ja poświęcałem na to, żeby on zjadł. On zaraz, on tak na... On tylko jak ptaszek, wróbelek i... Tak, i w drogę, i idzie, uciekać, bo uciekać. To jest taki właśnie... Ja się wędrowniczek. Mhm. On już idzie szybko, on już jest gotowy, on już nie musi. No dobra. No takie życie ma, no widzicie. Taki, to jest taki dziki kotek, no. No co zrobić? No cały dzień go nie było, dopiero teraz... Całą noc go nie było i dopiero teraz przyszedł. No. O 16:40. Widzicie? I teraz pójdzie na łóżko sobie trochę pospać i wtedy za chwilę trochę się prześpi i znowu pójdzie. W trasę. Tak. No co? Ja tam szedł na nogę. A ten patrzy, zobacz co robi. O, jak on po ludziach łazi. Dobra, starczy, ty już nie o, tak. Będzie się teraz bawił. Jo, no. Dobra. Sam sobie zjedz to. Dobra, starczy, idź już. Już się najadłeś, starczy posiedzenia. Sam sobie to zjedz. No, no, no. Także tak, tak to jest z nimi, z kawalerami. No. My to możemy, tak. Wy tak, a mnie dajcie, kurna, już nie wiem, to rakietę kosmiczną. O. No dobra, zaraz kręcimy tego hala. Hola. Dobra, robimy hala. Dobra. No hej, słuchajcie, jest już wieczór, w sumie jest za 15:07. My skończyliśmy nagrywać hol i ja gotuję zupkę, zobaczcie, na jutro. To będzie, jeszcze nie wiem co, ale to chyba będzie krupnik. Mam kości wołowe, mam wieprzowe, mam wędzone też, także myślę, że to będzie krupnik. I co? Przychodzę do Was, żeby już zakończyć ten dzisiejszy vlog. Zresztą myślę i tak, że on będzie długi, ale chciałabym Wam pokazać pewną rzecz. Kupiłam w Rossmanie, byłam jeszcze, jak skończyliśmy już zakupy w Auchan, to skoczyłam sobie do Rossmana. Po mój podkład 17, który jest idealny właśnie jak jestem troszeczkę opalona, bo mam całe opakowanie nowe, ale jaśniejszego, więc to będzie na zimę, a teraz ponieważ mi się skończył ten, a... On ma naprawdę, mam dwa, ale jeden właśnie z Maybelline, ale jaśniejszy, drugi z tego co pamiętam z AA, no, ale też jest jaśniejszy, więc najlepszy będzie na teraz ten, więc sobie kupiłam i fajnie, bo słuchajcie, była promocja, zapłaciłam 22,99, czyli 23 zł, a normalnie kosztował 28,99, czyli no 6 zł zaoszczędziłam, można powiedzieć. I jeszcze jedno chciałam Wam pokazać, że mam nowy słoik znowu, już miód się skończył i właśnie sobie uświadomiłam, że nie kupiłam znowu miodu. No, oj, orzeszki spadły. No, słyszysz Artur, nie kupiliśmy miodu. Ale to nic, kupi się przy następnej okazji, damy radę bez miodu. Jest brązowy cukier, także damy radę. No i co? Gotuję zupkę. Tutaj zaraz znajdę, co mogę do tego słoika wrzucić, bo jak wiecie, mam tutaj mój zestaw taki właśnie, który sobie tutaj tak zagospodarowałam. No i co? I zaraz zobaczę, co tam wrzucę, może jakąś kaszę, no zobaczę.
Oj, zupa mi się bardzo gotuje. No. Tutaj obok jeszcze gotuję mięsko drobiowe dla kotów. Także... no. I co? Idę już teraz odpoczywać. Będę jeszcze pilnowała tutaj zupy. Idę odpoczywać. No idę do komputera. Zrobić dla Was, montować film. I co? Jestem zadowolona, że wskoczyłam do tego Rossmana, bo fajna cena. Naprawdę fajna cena, 23 zł. Także super. No, także żegnam się dzisiaj z Wami serdecznie. Jeśli Wam się dzisiejszy film podobał, to możecie dać mi kciuka w górę. Będzie mi miło. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. I co? Miło było z Wami spędzić ten dzień. Mam nadzieję, że Wam też było miło spędzić z nami ten dzień. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa!